oprócz tego, iż gramy tego skata, to jeździmy na rekolekcje. I tutaj właśnie pierwsza fotografia pokazuje, że w 2010 roku w Brennie była ekipa skaciorzy z Amicusa, gdzie uczestniczyła w rekolekcjach i królował skat, oczywiście w sposób fantastyczny i w sposób taki godny. Graliśmy tam w szkata i uczestniczyliśmy w rekolekcjach. Następne fotografie pokazują wycieczki, czy to na grzybobranie do Pradeł, czy ewentualnie wyjazd do wspaniałego zajazdu w Zawierciu. Żeby mieliście Państwo również obraz, to nie jest tak, że my się zamykamy jako klub w obrębie swoich członków. Nie, 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 absolutnie nie. Otóż a również w tych naszych takich przedsięwzięciach turystyczno-krajoznawczych biorą udział zaprzyjaźnione osoby, które po prostu są u nas w klubie, przychodzą na turnieje i są przyjaciółmi skata, bo to, co wcześniej mówiliśmy w myśl naszej zasady, Amicus i skat to jest jedna rodzina dla nas wszystkich. Wszystko, cokolwiek robimy, to jest dla dobra i rozwoju polskiego skata. U nas każdy jest mile widzianym gościem, czego nawet dowodem będzie to, iż za chwilę po skończonym turnieju gremialnie, rodzinnie wyjeżdżamy do lasu. Tam mamy zaprzyjaźnionego myśliwego, który upolował dla nas, ja mam nadzieję, że 2 lub 3 dziki, z którymi się podzielimy. Dalsza część relacji, myślę sobie, że będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć w lesie. No i tam też dokonamy jak gdyby dekoracji uczestników, zwycięzców tego turnieju. Wspaniałe koleżanki i koledzy, witam nas serdecznie na Polanie. My to nazywamy biwak koła Trop Mysłowice. Tutaj spędzamy wszystkie uroczystości, takie skromne po polowaniu. Zima czy jesień, tu właśnie na tych ławkach, w dobrej atmosferze, przy ognisku sobie gaworzymy, rozmawiamy, jak żeśmy cały dzień polowali. Ja osobiście od wielu lat, jak jestem w tym kole, to współpracuję ze szkołami i gimnazjum podstawowym, szkołami podstawowymi miasta Mysłowice. Też tutaj właśnie takie spotkania robimy i tej młodzieży pomagamy, albo wprost odwrotnie, uczymy młodzież, jak należy żyć w przyrodzie, żeby drugiemu nie czynić krzywdę. Prawdziwy myśliwy, jak idzie drogą polną, to nawet nie nadepnie mrówki. A dlaczego? Bo mrówka to też jest jakiś organ w naszej przyrodzie, organizm, no i należy go szanować. Zresztą niektóre lasy mają takie ładne, piękne kopce z mrówek, które gdzieś tam chodzą i penetrują las. Jest to wszystko pożyteczne. Ja zawsze mówię, im dłużej będziemy szanować i lepiej szanować przyrodę, tym nam się lepiej w tym środowisku będzie żyć. To wam gwarantuję. Te moje gwarancje polegają na wiedzy literaturowej plus oczywiście obcowanie z lasem. Miło mi donieść, iż w dzisiejszym turnieju pierwsze miejsce w kategorii kobiet pani Helena Broda, zapraszamy. Dziękujemy. I tutaj proszę sobie zobaczyć, od czasu do czasu tam coś pisze, że to jest koło Trop Mysłowice i to wielka pamiątka. Tak myślę, że będzie miło pani wspominać. Dziękuję bardzo. Junior. Dziękuję. Stój tu, nie uciekaj, frysztacki. Tak, tak, bo to właśnie. W kategorii junior oczywiście mistrz świata z Kapsztadu, Alek Frysztacki. Zapraszamy. Tak, kolego, moje gratulacje. Malutki pucharek, ale jesteś młody i na pewno jak będziesz w moim wieku, to będziesz takie puchary otrzymywał, tak? No. Wszystkiego dobrego ci życzę. No i następny ten, to się spotkamy na safari ze szefem. O, właśnie. Za tym elefantem.
I proszę Państwa, miło mi również Państwa poinformować, iż pierwsze miejsce w dzisiejszym turnieju wywalczył Facio ze Wesoły, pan Bogdan Gorczyca. Zapraszamy. Górnik Wesoła. Przyjaciel z klubu Amikus i od tej chwili koła łowieckiego Trop. Tak jest. Witamy pana w uroczystym naszym leśnym. Proszę, wręczam tak, puchar. Jakby się obrócił do zdjęcia. Żeby tutaj ten puchar zawsze panu przypominał las i same przyjemne chwile. Dlaczego akurat zaprosiliście Amikusa? No, to jest prozaiczne. Po prostu człowiek ma tam przyjaciół. Giszowiec jest integralnie w naszym obwodzie łowieckim. Także ta społeczność giszowiecka to również można powiedzieć jest społecznością naszego obwodu i my też wychodzimy naprzeciw do tej społeczności, żeby pokazać, że ten myśliwy to nie jest zabójca, tylko to jest normalny użytkownik przyrody, który pielęgnuje przyrodę, kocha zwierzęta, no i funkcjonuje z tą przyrodą na co dzień. Ufundował pan puchar, jest to pierwszy raz dla skaciarzy. Tak, zgadza się. Ja uważam, że dla tych panów starszych, którzy się wywodzą ze śląskiego regionu, gro tych ludzi, którzy grają w tym klubie, to są emeryci, byli górnicy kopalń naszych ościennych, czyli kopalni Staszic, Murcki, kopalni Wesoła, kopalni Wieczorek. Ja myślę, że ten drobny element, o którym może nie każdy wie, że w Katowicach może być piękny las, no chciałem pokazać, że las, myślistwo to jest to, co czeka nas po południu, po ciężkiej szychcie. Ale nie jest pan myśliwym, że tak powiem, od urodzenia. Nie, proszę pana, właśnie wprost odwrotnie. Moje myślistwo jest troszkę spóźnione, czego bardzo żałuję, bo uważam, że ta moja przygoda już mogła trwać wiele, wiele lat wcześniej, ale po prostu tak się układało życie, nie? Najpierw praca, dom, rodzina. No i jeżeli jest jakaś, powiedzmy, średnia stabilizacja, no to wtedy człowiek szuka, powiedzmy, rozrywki godziwej, innych tematów życiowych. No między innymi i mi się wydaje, że to jest wspaniała sprawa być myśliwym, oglądać przyrodę, uczestniczyć w życiu w tej przyrodzie. Ja uważam, że to jest wielki obowiązek człowieka, nie przeszkadzać przyrodzie, a wprost odwrotnie, z przyrodą kontynuować normalnie, biologicznie żyć. No, przeprowadził pan to instruktaż, czyli ma pan teraz inne podejście do przyrody. Trzeba szanować nawet przysłowiowe mrówki. Tak jest, dokładnie. Między innymi tu na spotkaniu z klubem powiedziałem, że jak będą się przemieszczać po lesie, to nie należy żadnemu zwierzęciu robić krzywdy. Między innymi mrówką, bo to też jest ważny element lasów. Może my generalnie ludzie nie lasu, albo powiedzmy ludzie blokowic, o tak bym powiedział, że tępimy mrówki, insekty, bo to tam nam przeszkadza. Zgadza się, to przeszkadza, nawet uwiera w podkoszulkę, w ciało, ale trzeba się głębiej zastanowić, jest to biologia. No, trzeba być odpornym na te rzeczy, czy ewentualnie odpowiednio się ubierać. O, właśnie do lasu polecam pełny ubiór, pełen strój i wtedy nie przeszkadzają nawet komary. Nie? To dobrze, że zorganizowaliście takie spotkanie dla skaciarzy. Być może i oni inaczej będą teraz odbierać naturę i zachowywać się w lesie.
prawdopodobnie tak to będzie, bo nie ukrywam, jak chodzimy, penetrujemy łowisko, oglądamy, co się dzieje w lesie, to też widzimy grzybiarzy, widzimy spacerowiczów i nie ukrywam, gro ludzi postępuje w sposób prawidłowy. Normalny, że tak powiem, człowiek odbiera myśliwych jako ludzi mających broń, strzelających, męczących zwierzynę, a to nie jest tak, bo wy to ratujecie raczej przyrodę. Dokładnie tak. Między innymi nasze koło Trąby Słowice wydaje niebagatelną kwotę na dokarmianie zwierząt. Nie chcę tutaj cyframi rzucać, bo to nawet nieładnie, bo dżentelmeni o pieniądzach nie mówią, ale dużo pieniędzy przeznaczamy z naszego budżetu koła na dokarmianie. Także zwierzyna w naszych kompleksach leśnych, mimo silnych mrozów, śniegów, nie głoduje, a wprost odwrotnie, normalnie bytuje sobie i czeka na upragnioną wiosnę. Również myśliwi, oprócz dokarmiania, wykonujemy różne roboty w lesie, sadzimy drzewka małe, sadzimy jakieś rośliny, które powiedzmy w tym okresie takim trudnym zwierzyna pozyskuje bezpośrednio z gleby, z lasu. Czy pan gra w skata? No, muszę się przyznać, że tak jak koledzy tutaj z klubu, no niestety nie. Może zarząd Amikusa zrewanżuje się, zapraszając myśliwych do siebie na jakąś edukację skatową. Byłoby mi miło, na pewno Piotrze Pionka po tym dzisiejszym spotkaniu stwierdzi, że przyroda jest śliczna i las ładny, no ale też pokaże te swoje podwoje klubu i może do stolika jakiegoś nas zaprosi. Byłoby bardzo nam miło. Proszę powiedzieć, co to były za dziki, które dzisiaj konsumowaliśmy? To były przelatki, strzelone przez kolegę Buńczyka. No i zostały skonsumowane przez skaciorzy. Jak zrobić, żeby taki dzik smakował? No, musi być przyrządzony wcześniej przyprawami, zapeklowany, no i potem pieczony. No i do tego jeszcze pieczonki, które były rozchwytywane przez skaciorzy. No, wszystko smakuje, co jest na boczku, na kiełbasie. No i też przyprawy tam są, bardzo smakowało. Myśliwy nie strzela do każdej zwierzyny, tylko jest ona specjalnie wybierana. Oczywiście jest wybierana specjalnie. W tym okresie teraz nie poluje się na lochy, są chronione. Także są chronione inne daniele, jelenie są chronione w tej chwili. Poluje się w tej chwili na sarny kozły, czyli rogacze, i na dziki, odyńce, przelatki i warlaki. Takie imprezy są potrzebne, bo takie imprezy integrują to, co zawsze się godo i to, co zostało stworzone poprzez Polski Związek Szkata, poprzez okręgi i kluby, to przede wszystkim integracja. I szkat, mogę powiedzieć o Polskim Związku Szkata, że to jest taka jedna wielka rodzina szkatowa, nie? Która się przekłada tak jak godą na rodzinę okręg i rodzina kluby. I to już potem w zależności zależy od prezesów, od pomysłowości prezesów, jak idzie ze szkatem spędzić jeszcze dużo, dużo wolnego czasu. Nie są turnieje, po prostu przylecieć w turniej, zaliczyć, zagrać i uciekać, bo nie ma czasu. Ale są różne sposoby, pomysły, tak jak choćby dzisiaj te biesiadowanie przy dziku, tu w środku lasa. Także różne są szkoły, sposoby. My w klubie UNO staramy się co roku wymyśleć coś innego, żeby nie powtarzać coś niepowtarzalnego. Nie? Zbliża się nam 20-lecie, za 4 lata będzie 20 lat. Chcemy też wydać monografię, tak jak to było na 12-lecie wydano. No i to zaś są też dodatkowe materiały, wspomnienia i tak jak przez te prawie 16 lat w klubie, co się przewinęli koledzy, część odeszła, to są
na tych wszystkich zdjęciach uwidocznieni. Czasem już z pamięci wylatuje, jakby chciał ktoś się przypomnieć, ale jak otwiero ta monografia czy kronika, która jest u nas w klubie zachowana, to już nie wiadomo o kolegach z naszego klubu Amikusa, ze środowiska giszowieckiego, ale i z innych klubów, tych wszystkich ościennych, z innych okręgów, co do nas przyjeżdżają, co przyjeżdżali, to po prostu idzie się ich przypomnieć, patrząc na te zdjęcia. Słyszałem tutaj głosy Amikus z najlepszym klubem na świecie. No, byłoby to z mojej strony jakąś pychą, gdybych tak to potwierdził. No, jeżeli to ludzie, którzy przychodzą do klubu i którzy nas postrzegają w ten sposób, no to nas to bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o moja osoba, to staram się nawet w tych małych klubach coś podpatrzeć dobrego i przenosić na Niwa do nas, do klubu. Jak to pan powiedział, że my są tym wielkim klubem. Każdy klub robi coś innego i chcemy tak samo tym, co robimy, żeby inni wzięli przykład. Przykłady tak samo z nos. Dzisiaj już jak się przyjedzie na Liga czy na jakiś turniej typu Grand Prix, to już się widzi, że koledzy z innych klubów też są w koszulkach klubowych. Jak to bardzo fajnie wygląda, nie? Że jest to utożsamianie się tam Ruda Śląska, czy Cieszyn, Mosir Cieszyn, czy inne kluby, które posiadają Przyszowice, które mają też koszulki. Dużo, dużo klubów już jeździ, Lubliniec, także można by ich było wymieniać, co też jeden z drugiego bierze przykład i też starał się robić tak, jak to powinno. Czy Sokół i Mieli, które tu z nami są, koledzy Sokoła i Mielnia w pięknych takich swoich koszulach białych z krawatami Sokół i Mielnia. Także to bardzo fajnie wygląda i to jeden z drugiego bierze przykład i te lepsze. Jak się przenosi te lepsze, to wtedy się buduje ta potęga okręgu, potęga Polskiego Związku Szkata. To może dobra organizacja i jakieś tam przykłady powodują, że macie też wielu przyjaciół i to nie tylko w Polsce. Zgadza się. Mamy przyjaciół, kolegów z Kanady, z Hiszpanii, z Niemiec, z Francji, także i ta grupa coraz to więcej się poszerza, z Austrii. To jest wszystko przez to, że spotykamy się na tych imprezach międzynarodowych, typu Puchar Niemiec, czy Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Champions League. Tak, że jeździ się też koledzy, nie tylko już są Amikus, ale koledzy z innych klubów, co wyjeżdżają na turnieje zagraniczne. Także to jest te kontakty, coraz to więcej te więzi przyjacielskie się zacieśniają. Życzę wszystkim szkaciorzom wszystkiego dobrego i z tego biesiadowania serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Szczęść Boże.